Dzisiejsza Ewangelia mówi o spotkaniu Jezusa z trzema osobami. Każde spotkanie odbywa się w kontekście powołania. Spróbujmy spojrzeć na te spotkania, widząc w tych młodych pewnie ludziach nas, każdego z nas. Pierwsza osoba, z którą Chrystus się spotyka, deklaruje, że pójdzie za Chrystusem dokądkolwiek on się uda. No, to jest taka zuchwała deklaracja w rodzaju Piotra. Nie? Zawsze będę z tobą wszędzie, nigdy cię nie opuszczę. Ten młody człowiek po prostu siebie nie zna. To, czego szuka w Chrystusie, to jest poczucie bezpieczeństwa, być bezpiecznym. I Chrystus nie neguje tego pragnienia, ale mówi do niego: chłopcze, ja sam nie jestem bezpieczny w tym świecie. Ja sam nie mam gdzie położyć głowę, nie mam gdzie oprzeć głowy. I wiem, że Chrystus oparł swoją głowę na koniec na krzyżu. Oparł na rękach swojego Ojca. Oddał w Jego ręce swoje życie. I to jest jedyne miejsce, gdzie my możemy być bezpieczni. Jezus mówi do tego młodego człowieka, do mnie, do ciebie: będziesz bezpieczny. Będziesz ze mną bezpieczny, ale nie tak, jak ty sobie to wyobrażasz. Idź za mną, bądź mi wierny i bądź gotowy na krzyż. Ale ze mną niczego się nie bój. Z kolei drugi człowiek, z którym Chrystus rozmawia, jest wezwany przez Niego. To się rzadko zdarza, ale zdarza się, że Chrystus sam proponuje: pójdź za mną. W odpowiedzi ten człowiek mówi: mam obowiązki wobec swoich najbliższych. Muszę poczekać, aż pogrzebie mojego ojca, jestem za niego odpowiedzialny. Potem będę wolny, pójdę za tobą. Jezus temu młodemu człowiekowi odpowiada: ty i twoi najbliżsi macie jeden, jedyny, największy problem, jakim jest śmierć, jakim jest umieranie. I tego problemu nie rozwiążesz beze mnie. Pójdź za mną, a będziesz miał moc, będziesz miał odwagę i mądrość pomagać twoim najbliższym w rozwiązaniu tego największego problemu, jaki każdy z nas ma, problemu umierania. Będziesz mógł głosić im życie wieczne. I ostatni z kandydatów na uczniów Jezusa mówi: Panie, chcę pójść za Tobą, ale muszę załatwić pewne sprawy w moim domu. Mam wiele pilnych spraw do załatwienia. Jezus mu odpowiada: wszystkie Twoje pilne sprawy nie załatwisz beze mnie. Nie czekaj, aż je rozwiążesz. Nie czekaj, aż z tym, aby pójść za mną, jak pożegnasz się z twoimi problemami. Beze mnie to jest niemożliwe. Ja sam znam wielu młodych ludzi, którzy deklarowało właśnie coś takiego. Muszę załatwić to czy tamto, pożegnać się z moją dziewczyną, z moim chłopakiem. Muszę zamknąć pewne pilne sprawy w moim życiu, a potem pójdę za Chrystusa. Za Chrystusem. Do dzisiaj rozwiązują swoje sprawy. Bez Chrystusa to jest niemożliwe. Z Chrystusem wszystkie nasze pilne sprawy można rozwiązać. Amen.